Hydrotrack Radom rozpoczął trzeci tydzień przygotowań do rozgrywek Energa Basket Ligi. Podopieczni Roberta Witki rozegrali dotychczas 3 mecze sparingowe. W pierwszych 2 starciach przegrali kolejno z Legią Warszawa oraz Anwilem Włocławek, a w trzecim pojedynku pokonali Slam Stal Ostrów Wielkopolski 63-90. Forma wiadomo, że będzie budowana i z założeniem, że będzie rosła cały czas z meczu na mecz, i to widać, bo jest kilku nowych zawodników i muszą zaadaptować się do nowej taktyki, do nowego stylu preferowanego przeze mnie, także widać to po meczach, z meczu na mecz jest coraz lepiej, jeśli chodzi o zrozumienie. Podczas przerwy do Hydrotracku dołączyło 3 zawodników z Ameryki, czyli Nick Neal, Brett Prall oraz Deion Griffin. Ostatnia dwójka w meczu z Anvilem rzuciła najwięcej punktów, a Griffin, najlepszym strzelcem drużyny, został także w sparingu z warszawską Legią. Że oni potrzebują więcej czasu od reszty zawodników, ponieważ dla nich wszystko to, co robimy, to jest nowe. Tak naprawdę z rozgrywającym wiadomo, że ja muszę lepiej poznać jego możliwości, jego mocniejsze strony i słabsze strony. On musi zrozumieć to, jak ja preferuję pewne rzeczy na boisku, i to wiadomo wymaga czasu, ale wszystko idzie na razie w dobrym kierunku. Jestem zadowolony z postępów, które czynimy na treningach i na meczach. Griffin zresztą sporo rozmawiał z trenerem Witką jeszcze przed przylotem do Hydrotracku. Strzelec przyznał, czego oczekuje od niego trener radomskich Smoków. I mean, my role is to help us win, whatever it takes for us to win. Even if it's scoring, if it's playing defense, passing, whatever I have to do to win, that's what I'm gonna do. Przyjście Griffina to też spora zasługa zdolności perswazyjnych trenera Roberta Witki. Because they are a good team. They playing in a good league. This league is very good, and my coach, he's believing in me. He told me that this is a good situation for me to help build my career. I'm pretty young, so I'm still trying to rise. So this was a good career move for me. 25-letni koszykarz, wybierając Hydrotrack, nie miał wielkich oczekiwań. Wręcz przeciwnie, liczył na miłe zaskoczenie i tak też się stało, bo jak zaznaczył, świetnie dogaduje się z kolegami z szatni. W swoim ostatnim klubie Griffin był liderem, który mógł pochwalić się średnią 22,4 punktu, 5,8 zbiórki i 6 asyst na mecz. To be honest, I didn't really come in expecting much. I came in, you know, just trying to wait to see what we have, and we have a good team. I like my teammates. We have some good guys, and I'm very excited this year at what we can do. I think we can do make a good run this year. Trójka koszykarzy z Ameryki jest komunikatywna i absolutnie nie było żadnych problemów ze znalezieniem wspólnego języka z szatnią. To są dobre charaktery i też my robiąc rozeznanie na ich temat, też badamy ich pod tym kątem, jak oni mogą, jak się czują w zespole, jak współpracują z zawodnikami, jakie mają charaktery, także to się wszystko potwierdziło, nie mamy z nimi żadnego problemu. Są ludzie, którzy chcą się uczyć i nie boją się ciężkiej pracy, także na razie wszystko przebiega tak, jak chcieliśmy. W ostatnich sparingach nie występowali kontuzjowani Filip Zegzuła oraz Wojciech Wątroba. Pierwszy ze wspomnianej dwójki trenuje już na pełnych obrotach, ale na drugiego będzie trzeba jeszcze nieco poczekać. No, Filip wraca, mam nadzieję, że będzie już gotowy do memoriału, który rozegramy w weekend, także to będzie na pewno znacząca pomoc dla nas. Wojtek jeszcze jest cały czas niegotowy do gry i czekamy na to, aż będzie gotowy. W najbliższy weekend koszykarze Hydrotracku Radom zaprezentują się przed własną publicznością w ramach dwudniowego memoriału Karola Gutkowskiego. Pierwszy mecz rozpocznie się w piątek o 17:00 i będzie to starcie MKS-u Start Lublin z Enea Astorią Bydgoszcz, a o 19:15 naprzeciw siebie staną drużyny Hydrotracku i Legii Warszawa. Wstęp na drugi memoriał Karola Gutkowskiego jest bezpłatny.